Cześć, Dominik Rotkiewicz z tej strony, witam Cię serdecznie na kanale Todarowy Projekt. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat reklam na Amazon Advertising, opowiemy sobie o kampaniach automatycznych, powiem Wam dla, jakie są powody, dlaczego kampanie czasami są nieskuteczne, nie działają. Podam Wam konkretne rozwiązania tych problemów i, i od razu chciałbym zaszczyt, że na tym jednym filmie nie jestem w stanie omówić całego tematu związanego z reklamami, ponieważ jest to dość szeroki temat. Dlatego bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominąć kolejnych filmów dotyczących reklam. Jeżeli możesz, to też zostaw komentarz. Jestem ciekawy, czy już tworzysz kampanie reklamowe. Jakie masz wyniki, czy być może dopiero zamierzasz zacząć tworzyć kampanię na Amazon Advertising. I okej, okay, przejdźmy do tego, czym jest Amazon Advertising jest to platforma oczywiście stworzona przez Amazona, która ma pomóc tam w, re, w reklamie w sprzedaży naszych e-booków czy też produktów papierowych i to co jest bardzo istotne to płacimy za koszt kliknięcia w naszą reklamę, czyli płacimy za pojedyncze kliknięcie potencjalnego klienta w naszą kampanię reklamową, ani płacimy za same wyświetlenia, tak jak jest to chociażby na innych platformach na Facebooku dla przykładu i to, co jest istotne, to tam ten koszt kliknięcia jest nazywany przez Amazon stawką BIT. I czyli tak, BIT to jest właśnie ta stawka za kliknięcie i tak naprawdę to licytujemy się z innymi osobami tworzącymi reklamy, właśnie tą stawką BIT. I ona decyduje, czy ta nasza reklama jest w dużej mierze wyświetlana, czy też nie. Oczywiście są inne aspekty, natomiast nie będę teraz wchodził tak głęboko, jeżeli Cię interesują takie szczegóły, to też mogę Cię zaprosić do mojego kursu dotyczącego reklam, czyli dopalacz.kdp.pl. Ok, mówimy tutaj o stawce bidu, o tym, że licytujemy się z innymi osobami i to prawda, natomiast warto też wspomnieć o tym, że Amazon ma takie trzy strategie co do właśnie stawek BID, stawek za kliknięcie. Pierwszą taką, taką możliwością jest stawka Dynamic Bits Down Only, czyli jeżeli ustawiamy sobie stawkę za kliknięcie dla przykładu 20 centów, to algorytm Amazonu będzie pobierał za jedno pojedyncze kliknięcie maksymalnie 20 centów, lub też mniej, w zależności od słów kluczowych czy produktów konkurencji, bo być może jakieś słowo kluczowe będzie mniej konkurencyjne. Bo mniej osób będzie się tam reklamowało, więc takie, taka stawka za kliknięcie może być tam niższa. W związku z czym to algorytm Amazonu będzie decydowało, ile zapłacimy za takie kliknięcie, ale to będzie jakby maksimum to, co określimy, lub mniej. W związku z czym jest to bardzo takie wygodne i bym powiedział, że bezpieczne dla nas osób reklamujących, zwłaszcza dla, na, na samym początku. Więc jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Amazon Advertising. To polecam właśnie wybór tej pierwszej strategii bidów, czyli down only, dobrze mówię, czyli stawkę tylko w dół. Drugą opcją jest to, że możemy wybrać strategię Dynamic Beats o up and down, czyli Amazon może tą stawkę naszą dla przykładu 20 centów podwyższyć lub obniżyć o 100%. W związku z czym możemy zapłacić za kliknięcie aż 40 centów. Lub nawet tam kilka centów, w zależności od e, oczywiście słów kluczowych. I to też jest bardzo fajna e, strategia. Natomiast, jeżeli dopiero zaczynasz, to tego bym, pro, m, tego bym nie zalecał, ponieważ jakby rzeczywiście nie mamy wtedy tak wielkiej kontroli nad e, wydatkami i możemy znacznie przepłacać niepotrzebnie. A taka strategia jest przynajmniej przeze mnie wykorzystywana przy momencie, momencie wdrożania produktu. Bo jeżeli chcę mieć sprzedaż w pierwszym, drugim dniu po publikacji swojego nowego produktu, to wtedy jestem w stanie zapłacić większą, większą ilość pieniędzy, żeby mój produkt był pokazany, żeby dochodziło do tych kliknięć i sprzedaży. Natomiast też są takie szczegóły, w które bym teraz nie wchodził. I trzecią z taką strategią jest to, że ta stawka pidułu może być. Niedokładna, taką jak określimy, czyli jak określimy 15 centów, za każde kliknięcie będziemy płacili 15 centów, mimo tego, że czasami moglibyśmy zapłacić mniej. Więc to są takie trzy strategie, o których warto wiedzieć, bo to w istotny sposób wpływa na rentowność naszych kampanii reklamowych. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat kampanii automatycznych. Bo mamy możliwości, czy mamy dwie, dwa rodzaje kampanii reklamowych. Są to kampanie automatyczne i kampanie ręczne ręcznie. Czyli w kampaniach ręcznych to my decydujemy, pod jakimi słowami kluczowymi chcemy pokazać naszą kampanię reklamową, pod jakimi konkretnymi produktami, czy też w jakich dokładnie kategoriach produktów w tym się pokazać. Przy, przy kampanii automatycznej to algorytm Amazonu decyduje, gdzie Nasza reklama będzie wyświetlona. Oczywiście mając na wadze stawkę bidu, jaką sobie wcześniej określimy. I teraz tak, czy mamy wpływ na to, gdzie się pokaże nasza reklama w kampanii automatycznej? Jak sama nazwa wskazuje, jest to kampania automatyczna, więc to algorytm będzie decydował, gdzie nas pokaże. Natomiast bardzo istotne jest to, że jeżeli chcemy stworzyć kampanię automatyczną, to najpierw sobie sprawdźmy, czy tytuł, podtytuł, słowa kluczowe, opis i kategorie są ściśle związane z naszym produktem, bo algorytm Amazonu będzie wybierał takie słowa kluczowe, takie frazy kluczowe automatycznie, które będą nawiązywały stricte z naszym produktem, a właśnie Amazon to bada na podstawie tytułu, podtytułu, słów kluczowych opisu i kategorii. Jeżeli nasz produkt będzie dodany w nieodpowiedniej kategorii, to jest duże prawdopodobieństwo, że też nasza kampania reklamowa będzie pokazywana w niszach nawiązujących do tej kategorii, a to może być dla nas bardzo nieefektywne i wtedy możemy przepłacać niepotrzebnie pieniądze. W związku z czym, jeżeli chcecie stworzyć taką kampanię automatyczną, to sprawdźcie, bardzo was proszę. Czy rzeczywiście tytuł, podtytuł, słowa kluczowe, opis i kategorie, czy są rzeczywiście bardzo takie spójne i ściśle nawiązujące do naszego produktu? Bo na tej podstawie algorytm będzie sobie dobierał słowa kluczowe oraz produkty konkurencji, gdzie ta nasza kampania reklamowa będzie pokazywana. Jeżeli kampania automatyczna lub też ręczna nie działa, to są najprawdopodobniej trzy takie główne kwestie czyli może nam brakować impresji, czyli wyświetleń takiej kampanii reklamowej, jaką stworzymy I jeżeli nie mamy wyświetleń naszej reklamy to najprawdopodobniej stawkę Bidu mamy zbyt niską i oczywiście ja zachęcam, żebyśmy tworzyli te kampanie reklamowe zaczynając właśnie od niskich stawek Bidu bo to będzie dla nas najbezpieczniejsze natomiast na podstawie obserwacji będziemy wiedzieli, czy te wyświetlenia mamy, czy nie mamy. Jeżeli, ma, jeżeli nie mamy lub mamy bardzo niewielką ilość tych wyświetleń, to wtedy proponuję podwyższyć tę stawkę bidu, ale róbmy to też rozsądnie po 1 cent, po 2 centy, aż te wyświetlenia się pokażą, bo jeżeli podwyższymy stawkę bidu o 10 centów tak jednorazowo, to prawdopodobnie możemy też przepłacać Tą stawką. Być może będzie to stawka zbyt duża. Oczywiście tego nie wiemy, ale właśnie, żeby pomału obserwować naszą kampanię reklamową, no to wtedy będziemy mieli te doskonałe wnioski, która stawka będzie odpowiednia. I jeżeli ustawimy dla przykładu stawkę 15 centów i będziemy wiedzieli, że ta średnia stawka która wychodzi z nam z kliknięć, wychodzi 13 14 centów, to prawdopodobnie też możemy, nawet mając wyświetlenia, to wtedy najprawdopodobniej możemy sobie jeszcze o ten 1 czy 2 centy podwyższyć stawkę, bo być może w ten sposób też znacznie zwiększymy ilość wyświetleń naszej kampanii reklamowej. Drugą możliwością jest, że mamy wyświetlenie, ale nie mamy kliknięć w nasz produkt. To oznacza najprawdopodobniej, że Nasza okładka jest mało przyciągająca uwagę, być może zbyt mało atrakcyjna i w tym momencie powinniśmy podmienić okładkę na nową e, kreację. Na nowy wzór takiej okładki e, i zobaczyć wtedy, czy te dane się poprawiają, czy na 10 tysięcy wyświetleń zwiększa nam się ilość kliknięć, czy też nie. E, a jeżeli rzeczywiście poprawimy tą okładkę, to, to są duże szanse, że te kliknięcia się pojawią. No i trzecią możliwością jest to, że mamy wyświetlenie, mamy kliknięcia, a nie mamy sprzedaży. I rozwiązaniem tego problemu jest to, że powinniśmy popracować nad opisem lub też dodać lub zmienić a plus content lub też poprawić wnętrze naszego produktu. Więc to są takie trzy rozwiązania tego problemu. I to, co jest bardzo istotne, to Amazon właśnie na podstawie reklam daje nam konkretne dane, które, dzięki którym możemy analizować swój produkt i poprawiać jego konwersję sprzedaży, również tej organicznej. Bo jeżeli poprawimy sobie wskaźnik kliknięć, jeżeli poprawimy sobie wskaźnik konwersji sprzedaży, to ta sprzedaż organiczna naszego produktu też znacznie się poprawi. Dlatego jest to tak ważne, żeby korzystać umiejętnie z tych reklam, bo. Właśnie Amazon Advertising dostarcza nam twardych danych na temat naszych produktów i w ten sposób możemy sobie optym optymalizować sprzedaż na Amazonie KDP. Tak więc ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę w górze. Widzimy się już za tydzień w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!